kochani, dzień dobry. Tak jak w jednym z vlogów mówiłam, byłam w sumie dwa razy w DM-ie. Raz z Asią, raz byłam sama. Byłam też w TK Maxie, w Rossmanie. Zamówienie mam też z perfumerii. I nie wiem, czy coś to... Aha, no i oczywiście, mam też kilka rzeczy, które przywiozła mi Asia z Polski. Nie podnoszę tych siat teraz, bo są ciężkie. Mam tutaj dwie siaty. I w sumie nawet nie wiem, od czego chciałam zacząć, no ale dobra. Może zacznę, słuchajcie, od zapachów. Zamówiłam sobie dwa zapachy. Właściwie jeden zapach i jeden wypełniacz. Nowy zapach jest zapachem, który już jakiś czas temu wąchałam w drogerio perfumerii Müller i bardzo mi się ten zapach spodobał. To jest Dolce Gabbana Devotion. Ja tutaj mam pojemność 100 ml, jak widzicie, już używana. Dlatego też już nie mam kartonu, bo wyrzuciłam. Obłędny zapach. Na bank jest tu, słuchajcie, wanilia, bo to jest bardzo słodki zapach. Ach, przepiękny. Słodko-cytrusowy. Nie dla każdego będzie to zapach i nie będzie się każdemu podobać. Natomiast no, powiedzcie sami, czy buteleczka nie jest piękna? To jest metalowe takie. Bardzo ładnie wygląda. I wiem, że ten zapach relatywnie szybko zużyję, dlatego że no, jak mówiłam, używam go namiętnie i ja przez jakiś czas czuję, jak się powącham, tak o, to też czuję go. Natomiast normalnie jak tam, gdzie wiecie, gdzieś się ruszam, to nie, ale inne osoby czują, więc to dobre. A druga rzecz to jest Jean-Paul Gaultier Divine i to jest refill o pojemności 200 ml, dlatego że 200 ml, słuchajcie, kosztowało niecałe 100 euro. Tak to wygląda. Ponieważ buteleczka, którą ja kupiłam, ona jest właśnie do wypełniania. I fajne jest to, że ja ten refill, słuchajcie, też mogę przelać sobie na przykład do Travalo. I tak też będę między innymi robić. Mi ten zapach, słuchajcie, odpowiada i to bardzo, bardzo mi on odpowiada. Ja go uwielbiam. Wiem, że jedna z Was pisała mi już jakiś czas temu, że ten zapach jej zaczął niestety zajeżdżać czym? Rosołem. Ja na całe szczęście tego problemu nie mam. I ten zapach utrzymuje się i tak wiem, nie musicie mi pisać, że się mówi, że zapach nie powinno się wyczuwać, to wtedy jest dla Was dobrany. Słuchajcie, jeżeli ja wydaję 100 euro albo 150 euro na butelkę perfum, no to ja chcę ten zapach czuć. Tak? Co tam inni mówią, nie obchodzi mnie. Ja po prostu chcę czuć zapach. I słuchajcie, dostałam też dwie próbki perfum. Pierwsze już zużyte to woda toaletowa od Maison Margiela, replika Under the Lemon Trees. Piękny cytrusowy zapach, niestety na mnie on się nie utrzymywał, a nie są to tanie zapachy, słuchajcie. A drugi tutaj mam z Bułgarii Omnia Crystalline, tak wygląda buteleczka. Kiedyś używałam Bułgarii, ale jakoś odeszłam od tych zapachów, bo przestały mi się podobać i te o mnie przestały się na mnie jakoś trzymać. Jest jedna woda kolońska z Bułgarii. Nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale jest obłędna. Już ciężko jest ją dostać, z tego co wiem. I to była jedyna, która mi się tak bardzo, bardzo podobała. Tu oczywiście próbkę zużyję, no ale bez przesady. No i dostałam też dwie próbki Sisley Velvet Sleeping Mask with Saffron Flowers. I to są saszetki po 4 ml. Wybaczcie, bo one takie są. O. Także cieszę się, bo Sisley to nie jest tania marka i takie próbki, no... Powiem Wam, że jakbym gdzieś wyjeżdżała przykładowo na weekend, to spokojnie mogłabym to używać jako krem nawet dłużej niż weekend.
Więc jeżeli chodzi o perfumerię, to by było tyle. I co? Przechodzimy do mieszanych zakupów. Ja nie będę tutaj, słuchajcie, sklepami wyciągać, tylko będę wyciągać tak, jak mi się to nawinie. Może Was troszeczkę przybliżę. Tak, jak mi się to nawinie. I nie wiem, czy nie zrobię, słuchajcie, dwóch części, bo nie chciałabym nagrywać pół godziny. No nic, lecimy. W DM-ie kupiłam oczywiście świecę waniliową. Kupuję zawsze, jeżeli potrzebuję. Kolejna rzecz, którą kupiłam, którą zużyłam i widzieliście bodajże w poprzednim, czy w ostatnim denku, to jest Balea seria Med i to jest Ultra Sensitive Intensive Serum z siedmiokrotnym kwasem hialuronowym, koenzymem Q10 i ektoiną. I to jest to serum, słuchajcie, z tą pompką Airless. To takie, które jest dość wodniste, jak mówiłam. Ja się kupuję w kartoniku. Generalnie kupiłam kilka różnych serów, dlatego że jakby na zapasach już zbytnio nie mam niczego, a lubię jednak nakładać serum pod krem. Tu w Rossmanie kupiłam spray termoochronny z Schwarzkopfa z ochroną do 230 stopni i przeznaczony jest ten produkt do stosowania przy wszystkich jakby tulsach do stylingu. Nie zawiera w sobie alkoholu, tutaj jest napisane 0% alkoholu, co jest, słuchajcie, rewelacyjne, podobno też nie ma silikonów. Nie zagłębiałam się, ale jest to pojemność 250 ml. No nigdy nie miałam, chciałam po prostu coś nowego, dlatego się skusiłam. Kolejna rzecz, którą mamy, oczywiście patyczki do korektury make-upu, które ja używam codziennie. To są, o, właśnie jak raz mi tu leży, z jednej strony jest ten padel, z drugiej jest szpic i one są po prostu rewelacyjne. Co my mamy dalej? Tak, Asia przywiozła mi zapas moich płatków kosmetycznych z Be Beauty. Przywiozła mi 9 sztuk, ja Wam tylko tutaj jedną pokazuję. 9 sztuk to mam zapas na jakiś czas i na pewno jak Asia, nie wiem, na przykładowo może we wrześniu jak przyjedzie, to wtedy ją poproszę o kolejny zapas, żeby, wiecie, mi się nie skończył, a może sama pojadę w międzyczasie do Polski, nie wiem, zobaczymy. Oczywiście dwa opakowania mojej białej czekolady z Koławach, wiecie, że uwielbiam i kupuję namiętnie. Tutaj mam coś, co jest dla mnie osobiście nowością i kupiłam to generalnie z myślą, żeby zabrać ze sobą na rehabilitację, bo wiadomo, no mam, wiecie, będę miała zajęcia też na basenie i tak dalej, więc no trzeba owłosienie usunąć. To są maszynki z Gillette Venus Tropical wersja. Są 3 sztuki z aloesem i mają 3 ostrza. Ja generalnie używam Venus. No, nawet wiecie, co mogę Wam pokazać. Bo jak raz mi tutaj leży, nieplanowane, a jednak się udało. Tutaj widzicie, też kolejne mam Wenusa i ja używam takich, o, z mydełkiem tutaj. Natomiast wiecie, no to nie jest wydajne, ja to może użyję ze 4 razy na depilację czy golenie całego ciała, powiedzmy. No i to mydełko się zużywa. Więc mimo, że zabiorę ze sobą to małe i wkład dodatkowy, to jednak wolę, wiecie, mieć jeszcze coś na zapasie. No jestem niesamowicie ciekawa, powiem Wam szczerze. Na bank dam Wam znać, jak one się sprawdzają, no najpóźniej w denku się, znaczy najpóźniej, no na pewno w denku się o nich dowiecie. Co my mamy dalej? Dalej mamy dla Milusińskiego też rzeczy, no bo kompletuję już, wiecie, co zabieram ze sobą dla niego. I tutaj mam te takie sztangi do gryzienia z kurczakiem i popatrzcie, też jest buldozio tutaj. O, kupiłam 2 opakowania i tutaj z Dinebestels to są te sticki dentalne do czyszczenia zębów, które Milan dostaje codziennie. Co my tutaj mamy dalej? Dalej mamy na zapas generalnie kupiłam peeling z Orinic, wersja Thailand Feeling.
cukrowo-olejkowy z olejkiem arganowym i olejkiem Sasha Inchi. Wygląda tak, o, nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek miała te peelingi, więc stwierdziłam, że wezmę i zobaczę. Jeszcze jeden spray termoochronny, natomiast to jest spray, który znam, który lubię, ma alkohol w sobie, bo ja nie sprawdzałam, ma na trzecim miejscu. Ale większość tego typu produktów ma. Ja mam teraz z Balea w użytku jakiś nowy i on ma na pierwszym miejscu alkohol. Ja wiem, że to nie jest dobre, ale z drugiej strony alkohol wyparowuje przy używaniu gorącej temperatury, wysokiej temperatury, a ja faktycznie swoje włosy, słuchajcie, prostuję bardzo wysoką temperaturą. Za wysoką, ale niestety inaczej nie wyprostują mi się włosy na tyle, żebym mogła się pokazać i nie wyglądać jak taki mop. Więc no, kupiłam tutaj po prostu. To są rzeczy, słuchajcie, które u mnie schodzą, dlatego że ja codziennie używam tego typu produktów. Dlatego nie ma problemu, że na zapasie mam więcej niż jeden. W TK Maxie. Kupiłam generalnie z ciekawości, słuchajcie, bo niekoniecznie, żeby mi to było potrzebne, ściągnę tylko naklejkę, ale z ciekawości, dlaczego by nie. The Body Shop Nicaraguan Coffee Intense Awakening Mask, czyli po prostu maseczka do twarzy kawowa, taka rozbudzająca i pobudzająca ma być. I to jest malutka pojemność, bo zaledwie 15 ml. Muszę tylko sprawdzić, bo tutaj, czy coś tutaj jest, a, żeby ją nałożyć na 5 do 10 minut i potem zmyć. Z ciekawości otworzę i zobaczę. Rzeczywiście bardzo mocno kawą pachnie, tak to wygląda w środku. Wiecie, aby było, przetestuję, bo dlaczego by nie? Tym bardziej, że to kosztowało euro 99, to nie jest majątek. I słuchajcie, to będzie ostatnia rzecz. Doszłam do wniosku, że rzeczywiście zrobię dwa hole, ale jak wiecie, będzie to wszystko po prostu no jakby w ciągu jednego dnia nagrane. Bo inaczej filmik trwałby 30 minut minimum, a no nie chcę, żeby tak było długo. Więc ostatnia rzecz, którą w tej torbie miałam, to jest też rzecz kupiona w TK Maxie za 4,99, która jest niesamowicie uwalona, nie wiem dlaczego. To jest marka Technik i to jest Cleansing Balm o pojemności 70 gram. Wygląda tak, o. Wiecie co, otworzę z ciekawości, zobaczę, ale to jest chyba zapieczętowane, tak. To jest zapieczętowane, więc nie powiem Wam co i jak. Całkiem możliwe, że wiecie co, przetestuję i zobaczę, czy nie wezmę ze sobą tego produktu, dlatego że to opakowanie jest małe, w miarę poręczne, ze sobą na rehabilitację. Aha, z wodą to ma się emulgować. Po czym zmyć? No, zobaczymy. Na pewno tutaj też dowiecie się. Nie była to droga w sumie rzecz, no bo 5 euro, no bez przesady, ujdzie, tak? 5 euro ujdzie, a może okaże się, że będzie to fajny produkt. Tym bardziej, że on 12 miesięcy ma od otwarcia, więc prawdopodobnie po prostu dzisiaj wieczorem sobie przetestuję, zobaczę, czy mi się będzie sprawdzać i czy nie będzie mnie szczypać w oczy. Jeżeli nie będzie, to zabiorę ze sobą na rehabilitację. Kochani, jeżeli chodzi o tą pierwszą część tego holu, to by było na tyle. Zaraz zabiorę się za nagrywanie następnej części. Natomiast dzisiaj Wam dziękuję za to, że ze mną byliście. Życzę Wam miłego dnia. Zapraszam na kolejną część. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.